Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj z Jarkiem Stadnikiem i porozmawiamy o ekowioskach w Polsce. Witam Cię. Witam serdecznie. Zajmujesz się tym tematem z jakiej racji? Wiesz co, ja tak naprawdę, kiedy miałem 16 lat, to jest taka dosyć ciekawa historia, troszeczkę, że tak powiem, może prywatna, ale czasami muszę od tego wyjść. Zawsze marzyłem o życiu w wspólnocie. Zawsze marzyłem o pewnych ideach. Byłem zachłysnięty ruchem jeszcze środowiskowym, hippisowskim, kiedy tam w latach 90-tych, jeszcze moi starsi znajomi, koledzy propagowali pewne idee. Ja zawsze jak gdyby chciałem w pewien sposób uczestniczyć w takim jak gdyby społeczności, w takim ruchu. W wieku mniej więcej właśnie 16 lat wyjechałem do pewnego rodzaju środowiska, do pewnego rodzaju jak gdyby projektów, w cudzysłowie ekowioskowych, bo wtedy jeszcze tak naprawdę byliśmy bardziej nastawieni na proces duchowy, rozwój duchowy i tworzenie pewnego rodzaju jak gdyby plemienia, tak? Ale w wyniku pewnych jak gdyby sytuacji losowych i przede wszystkim ze względu na to, że powiedzmy miałem 16 lat, a grupa ludzi, z którymi mieszkałem, miała powiedzmy 20 parę lat, to były początki dla mnie osobiście jak gdyby rozwoju pewnej ścieżki, z jednej strony duchowej, a z jednej strony ścieżki sposobu na życie. Tak. Tak jest. No i gdzie wyjechałeś? Co to było? To akurat była taka inicjatywa oparta na plemiennym kręgu, zwyczajach rainbowowych. To było wszystko w Polsce. Aha. Zaczynaliśmy z paroma osobami. Nie wiem, czy te osoby by chciały, żeby je wymieniać, dlatego no będę ważne, tutaj pomijał tak, imiona i nazwiska, ale mieszkaliśmy pod Bydgoszczą, mieszkaliśmy w Komańczy, próbowaliśmy inicjować pewne grupy z osobami starszymi z pochodzenia z Anglii, tak, z jak gdyby rainbowowych środowisk i rodzin. I zawsze ideą, jak gdyby, która nam przyświecała, to była wspólna ziemia, oparta na jakiejś organizacji, powiedzmy, gdzie w kręgu, poprzez konsensus, poprzez poszanowanie Matki Ziemi, środowiska naturalnego, rozwój duchowy, możemy tworzyć jakąś społeczność i realizować się w tym życiu. To były jak gdyby takie bardzo górnolotne idee. Czasami mocno fruwaliśmy tak naprawdę gdzieś tam w etos ezoterycznych niekiedy klimatach czy duchowych sprawach, a materia całkowicie nam nie sprzyjała. Później przyszedł czas rozłąki, wiadomo, jedna grupa, druga grupa rozsypywała się, tworzyły się kolejne inicjatywy i dopiero tak naprawdę po 15 latach widzę po sobie i widzę po innych osobach, zwłaszcza po Polsce, to po tym, co się dzieje w Polsce, jeśli chodzi o rozwój ekowioskowy, czy rozwój w ogóle samowystarczalności, budownictwa naturalnego, permakultury, że to jest chyba dobry czas na to, żeby to wszystko ładnie pączkowało i rozwijało się. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobrze, no to pojeździłeś troszeczkę po Polsce i oglądnąłeś wiele, wiele ekowiosek. Powiedz, jak to w Polsce jest z tymi ekowioskami, z tym całym ruchem? Tak jest. To zależy, jak się spojrzy. Ja bym chciał jednak skupić się na kwestiach pozytywnych niż negatywnych, ponieważ na przestrzeni, powiedzmy, ostatnich 4 lat, 5 lat można było zaobserwować zmożone działania w tym zakresie, które niestety z pewnych przyczyn, czy prywatnych, czy finansowych, czy organizacyjnych, czy przede wszystkim często, gęsto niestety trzeba powiedzieć naszego charakteru polskiego, naszej kultury, naszej historii, tak, naszej jak gdyby młodej demokracji, te inicjatywy nie zawsze wychodziły, czy wychodzą tylko jak gdyby w pewnych miejscach, nielicznych miejscach, gdzie grupa naprawdę się zna, tak, gdzie już jak gdyby przetarła pewne szlaki. Z mojego doświadczenia wynika to, że jesteśmy na dobrej drodze, jednakże musimy pozbyć się troszeczkę pewnych elementów ego i kwestii też jak gdyby takich bardzo materialnych, czyli jak gdyby posiadania tylko i wyłącznie na własność pewnych historii. Dobry! Sorry. Pewnych historii dla dobra tak naprawdę wspólnego, nazwijmy to tak. Nie dla jakiejś jak gdyby tylko i wyłącznie jednej inicjatywy, innego projektu, tylko troszeczkę trzeba wyjść poza ramę swojej cielesności, powiedzmy, nazwijmy to tak, swoich udogodnień, swoich potrzeb, bo żyjemy w świecie komercyjnym, tak naprawdę my za wiele nie potrzebujemy, prawda? Tylko jesteśmy tak wykształtowani przez telewizję, przez środowisko, przez rodziny, aby spojrzeć na to troszeczkę z boku i zastanowić się, czego nam obecnie brakuje w cywilizacji. Dla mnie osobiście mi brakuje jak gdyby poczucia takiej wspólnoty. Ja to widzę na płaszczyznach i swoich rodzinnych, ale też na płaszczyznach wielu innych rodzin, tak? Że przez to, co się dzieje na świecie, tak naprawdę oddalamy się od siebie. Od takiego plemiennego podejścia do tak życia. Tak jest. Plemienne podejście, tak? Czyli muzyka, ognisko, dokładanie do tego ogniska tej energii, która nas wszystkie, jak gdyby, powiedzmy, daje nam to ciepło, tak?
dokładanie się do wspólnego, na przykład, nie wiem, ogrody społeczne, bardzo fajna inicjatywa, z których możemy czerpać nie tylko żywność, ale możemy czerpać relacje międzyludzkie. Mhm. To są bardzo fajne inicjatywy, na które należy pielęgnować i karmić, a w drugiej, dla mnie osobiście, jak gdyby z drugiej strony patrzeć na kwestie prywatne, gdzie się wybuduje, za ile się wybuduje, z kim się wybuduje, jaki fajny będę miał sąsiadów, tak? Bo troszeczkę to moim zdaniem w jakiś sposób, jakby to powiedzieć, przeszkadza. To jest ważne, kogo się ma obok. To jest ważne, ale tak naprawdę dopóki się nie pozna tych osób, dopóki się z nimi nie pokłóci, no, to tak naprawdę nigdy nie będziemy wiedzieć, czy ta osoba, z którą chcemy żyć obok, jest tą osobą, z którą chcieliśmy żyć obok, tak? Mhm. Bardzo fajne są inicjatywy, jak gdyby kupowanie wspólnej ziemi, bardzo fajne są inicjatywy jakieś tam tworzenia właśnie okowiązkowych projektów, ale często gęsto ludzie pomijają jeden fakt, że my jesteśmy tak różni, pochodzimy z tak różnych środowisk, my, że mieszkamy w Polsce, ale nawet Polska jest, że tak powiem, zróżnicowana kulturowo, tak? Góralszczyzna jeden klimat, Mazury inny klimat, Lubelszczyzna całkowicie, a Zachód jeszcze bliżej Zachodu, więc całkowicie inny już poziom jak gdyby egzystencji. Tak. Należy o tym pamiętać, należy to rozumieć i już nawet na tej płaszczyźnie nie każda jak gdyby grupa danego regionu, województwa będzie ze sobą super ekstra współpracować. Ja widzę, jak Ślązacy dobrze ze sobą współpracują, ja widzę w swojej konekcji, jak gdyby ja pochodzę ze wschodu, tak? I mam korzenie wschodu, mam 30 km do Ukrainy, tam się wychowałem i czuję tą Ukrainę i czuję tych ludzi ze wschodu bardziej niż ludzi, powiedzmy, bliżej Niemiec, tak? No. To nie jest jakieś oddzielenie, ale po prostu mamy nawet takie relacje historyczne, tak? Jak się rozwijał Zachód, jak się rozwijał Wschód, tak? Co moja babcia, mój dziadek, powiedzmy, przeżyli w okresie powiedzmy, dorastania. Czy jakimś tam wojennym, a co przeżyły te osoby, które były bliżej granicy, tak? No dobrze, no to przez ostatnie lata popełniono wiele błędów w tej dziedzinie, były to błędy różne. I teraz jak należy współpracować, co warto robić według Ciebie, aby, wiadomo, błędów unikać i aby współpraca szła wzrost do góry? Dla mnie osobiście to przede wszystkim warto posiłkować się dobrymi praktykami. Pewne rzeczy, których my dotykamy, próbujemy dotykać, tak naprawdę są już jakieś wypracowane narzędzia, które my możemy przyjąć lub nie do rozwiązywania naszych problemów, tak? Polska jest specyficznym krajem tak naprawdę na mapie, powiedzmy, Europy czy świata, ponieważ mamy ekowioski w Czechach, w Niemczech, na Ukrainie, w Rosji rodowe siedliska się mega super rozwijają, pomijając duże ekowioski, gdzie są setki hektarów na zachodzie w Europie, tak? Włochy, kraje skandynawskie i tak dalej. To wszystko jak gdyby zaczęło się rozwijać po latach 60., kiedy było boom rewolucyjny, tak? Gdzie się kwiaty i tak dalej. Więc dajmy sobie sprawę, że jesteśmy o te 50 lat, powiedzmy, troszkę do tyłu, jeśli chodzi o pewne społeczności. I uczmy się od tych społeczności w miarę możliwości, spotykajmy się z nimi, nie zaczynajmy pewnych projektów tylko i wyłącznie od podstaw, tak? Bo wiele w naszym życiu, u każdej indywidualnej osoby jest wiele etapów do przejścia, wiele jak gdyby procesów do przetworzenia. Ja sam cały czas przetwarzam pewne procesy, mam przyjaciół, z którymi współpracuję, i na niektórych etapach swojego życia z nimi się też kłócę, tak? I rozstajemy się na 2 lata, a potem każdy przepracuje swoją historię i wracamy, bo przyświeca nam jakiś wspólny cel. Dobrze, czyli trzeba zrobić jakieś miejsce wspólnych spotkań, wymieniać się informacją, tak, platforma jest, jakaś, tak, o co jest, chodzi? Tak jest, platforma komunikacji, wymiana dobrych praktyk, doświadczeń, wymiana wolontariuszy, po prostu wspomaganie się energetyczne, tak? Było wiele fajnych inicjatyw dotyczących jak gdyby na przykład spotkań takich lokalnych, tak? My swego czasu, teraz strasznie żałuję, bo żyjemy w czasach, jakich żyjemy, pęd i tak dalej, gdzieś to ciężko nam odkryć, ale spotykaliśmy się co pełni księżyca, przynajmniej raz w miesiącu byliśmy w stanie zjechać z różnych zakątków Polski po to, żeby celebrować jak gdyby pełnię księżyca, grać wspólnie muzykę, spotykać się, dzielić się swoimi, nie wiem, smutkami, swoimi radościami i budować jak gdyby ten krąg plemienny, nazwijmy to, tak? To pewnego rodzaju rodzinę.
Teraz jak gdyby podchodzimy, i ja podchodzę przede wszystkim do tego w taki sposób, że jest dla mnie osobiście jest czas na budowę, jest czas na realizację, czas rozwoju duchowego troszeczkę gdzieś, że tak powiem, przełożyłem na kolejne następnych lat swojego życia, ale staram się w miarę możliwości, pomagają mi w tym ludzie, mi bliscy, aby tą ideę głosić dalej, przekazywać dalej i spotykać się co roku w ramach tak zwanych spotkań polskich alternatywnych społeczności. Mhm. Od 5 lat w wyniku pewnej inicjatywy, o której nie chciałbym mówić, bo troszeczkę to jest dziwne, śmieszne, ale to nie była inicjatywa naszego środowiska, to była inicjatywa biznesowa w ogóle zewnętrzna, która skrzyknęła w jakiś sposób nasze środowisko pod hasłem Ekowiosek w Polsce, Eco Village Road, tak zwany projekt. Zdobyła na to niesamowite, duże pieniądze i tak naprawdę tylko po to zrealizowała, aby otrzymać grant, ale dzięki tej inicjatywie zaczęliśmy się spotykać. Zaczęliśmy jak gdyby troszeczkę patrzeć na to w inny sposób i starać się stworzyć tak zwaną sieć, czy powołać federację, już teraz jest pomysł na powołanie federacji, pewnego rodzaju formy organizacji, która by zrzeszała osoby zainteresowane do budowania sieci. Jak mamy polską zieloną sieć, tak równie dobrze możemy mieć sieć tak zwanych inicjatyw ekoosadniczych, ekowioskowych, czy jakkolwiek inaczej je nazwać, tak? Tak naprawdę, tak jak podkreślam, dla dobra wspólnego. I jaki efekt to ma przynieść? No, mam nadzieję, jak najbardziej pozytywny, nie? Bo to jest jak gdyby cel tej sytuacji. Przede wszystkim zniwelowanie troszeczkę konkurencji, bo ja osobiście odczuwam od jakiegoś czasu, że są fajne projekty, są fajni ludzie, którzy mają doświadczenie też w Polsce. Ci ludzie nawzajem się nie zapraszają do tych projektów, co mnie smuci. Znaczy, zniwelowanie poczucia, że istnieje konkurencja. W ten sposób. Poczucia, ale też i tej konkurencji, bo są niestety projekty, które moim zdaniem są nastawione na zysk. Trzeba by jasno podkreślić, tak? To i, no i tyle. No ja rozumiem, że można tworzyć, ja to nazywam ekowioskową deweloperką, jest to pewnego rodzaju rozwiązanie, tak? Może za mocno powiedziałem, ale to dotknie tylko tych ludzi, którzy chcą się nastawić na zarobek, na tej inicjatywie, na sprzedawaniu marzeń, tak naprawdę. No ja jestem nastawiony jednak na współpracę, tak? Nie na pieniądze, nie na dom, nie na ekskluzywne, ekologiczne, wiesz, środowisko, tak? Tylko na coś bardziej ludzkiego. Dobrze, i w tym roku, znaczy to co roku jest mniej więcej w tym samym czasie, czy? W miarę możliwości organizacyjnych, ponieważ nie ma jak gdyby jednej osoby decyzyjnej, jest to zawsze grupa, która na tyle, na ile chcę włożyć swoją energię w organizację, podejmuję decyzję i co roku miejsce jest zmieniane. Aha. Czyli nasze pierwsze spotkanie odbyło się tak naprawdę w ekowiosce, dla mnie osobiście jedynej ekowiosce w Polsce, Bugu Arenia, jeśli dobrze wypowiadam tą nazwę, założone przez grupę Polaków i obcokrajowców. Następne spotkanie było na Lubelszczyźnie u Moniki Andrzeja w Pyszczowej Górze, następnie w Wolimierzu, następnie w Mączym. To Mącze to jest taka mała wieś na północnym wschodzie kraju, gdzie powstaje taka powiedzmy osada składająca się z 3 rodzin. I widać, że faktycznie oni ze sobą współpracują. Więc staramy się odwiedzać miejsca, które mają potencjał do zarażania innych fajną są stabilni. Energię. Są stabilni, rozwijają się w jakiś sposób, mają coś do zaoferowania, tak? Mają pewnego rodzaju historię, albo dopiero tak naprawdę zaczynają, ale widać, że jest tam konkret, tak? Że to nie jest inicjatywa, która powstała rok temu, tylko już ktoś tam powiedzmy mieszka, jest parę rodzin, jest to powiedzmy już kilka lat. W tym roku będzie troszeczkę inaczej, bo akurat to będzie inicjatywa na terenie Podkarpacia, w Jabłonce, w miejscu, które otrzymaliśmy na działalność Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Freedom, które akurat tutaj reprezentuję. Otrzymaliśmy hektar ziemi zabudowani, gdzie staramy się to miejsce w miarę możliwości naszej energetycznej, bo nie zawsze człowiek chce dalej jak gdyby ciągnąć ten wózek za sobą, udostępniać dla ludzi, którzy chcieliby tworzyć tego rodzaju społeczność, czy budować tą społeczność, tylko od razu mówię, będzie niełatwo, bo to jest proces i to nie zawsze są, nie wiem, kolorowe, piękne kwiatki, tak? Nazwijmy to tak. Dobra. I coś na zakończenie? Tak, ja oczywiście serdecznie zapraszam. 18-20 sierpnia Podkarpacie, możecie nas znaleźć na Facebooku, powiedzmy Polskie Alternatywne Społeczności albo gdziekolwiek indziej. Na pewno jak poszukacie, to nas znajdziecie. No i zapraszamy do współpracy, bo ja myślę, że w Polsce jest odpowiedni czas, obserwując pewne inicjatywy, jak one się rozwijają, aby to wszystko zaczęło ze sobą kooperować. Dzięki bardzo. Super, dziękuję bardzo.
Dziękuję.